Cześć, wam dzisiaj jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule. Zacznijmy może od tego, że jest Dzień Dziecka, więc wszystkim z was, wszystkim, dokładnie wszystkim tym, którzy są dziećmi oraz tym, którzy mają w sobie swoje wewnętrzne dziecko albo wewnętrzne zwierzę, to jest zbliżona sprawa. Wszystkiego dobrego z tej okazji, mam nadzieję, że ten dzień upłynie wam bardzo przyjemnie, bardzo miło, ale że też nadchodząca przyszłość pozwoli wam się tym wewnętrznym dzieckiem, tudzież realnym dzieckiem nacieszyć. A jeżeli macie dzieci, to żeby dały wam się, nie wiem, wyspać, może coś w tym stylu. Idziemy w tym kierunku. Więc wszystkiego dobrego z tej okazji i no co, bawcie się dzisiaj, bo akurat jest taki dzień do zabawy, że można troszkę poszaleć, więc why not? Jeżeli macie możliwość, to poszalejcie, jeżeli nie macie możliwości, to też poszalejcie, ale bez przesady, delikatnie, nie? Wracaj tutaj! O jest! I przy tej okazji dostaliśmy maila urodzinowego, bo najwyraźniej Paimon ma dziś urodziny i dostaliśmy od niej co? Mąkę? Cukier? I slime kondensaty. Dzięki? Nie, wcale nie zapomnieliśmy. Nie, gdzieś było wcześniej info, że Paimon ma urodziny w Dzień Dziecka, tak samo jak Bennett ma w ten jeden dzień, którego brakuje poza latami przestępnymi. Więc jest kilka postaci, które w sensownych momentach mają urodziny. Czy ja mogę siąść tutaj przy tronie, tym takim całkiem tym? Nie! O, jest Sid! O, tak! O, lecimy po kolei, trwa w chwili obecny event, który nazywa się Overflowing Mastery, na przebieżkę, po którym teraz zapraszam. No więc, jesteśmy na czym jesteśmy? Domain of Mastery, będziemy farmili książeczki, bo trwa Overflowing Mastery event. Możesz startować, bo goście nie jest ze mną? Hello? Erebis, heja? Tak, teraz się słychać. Ej, faktycznie cię nie słychać na początku, co jest grane? Cały czas gadaliśmy i dopiero teraz. Tak, i dopiero teraz jak odpaliłem nagranie, to jest jakiś problem z tym. I jesteśmy tutaj bardziej w ramach przypomnienia, że naprawdę warto to robić, bo to jest coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo opłacalne, bo w pewnym momencie tych książeczek będzie mało, bo zrobić jedną postać to jest dużo roboty i dużo zabawy. A tych postaci macie tak naprawdę do zrobienia od groma i tego będzie, no, do pożygu prawie, nie? Więc fakt, że można dostawać podwójnie za jedną część waluty. Ile jest? 20 czy 40? 20 jest za zrobienie jednego. 20, a jeszcze trzeba wziąć to pod uwagę, że tak naprawdę przez ten cały tydzień się zaoszczędzi 420 reziny. Na tym. Jak znaczy, gdyby. Mówisz dużo. To do człowieka, który ostatnio nie wyrabiał z reziną i miał niespaloną rezinę przez parę dni, więc. Nie skomentuję tego. No, ale słyszałaś, co się działo, nie? Że tak. Cieszyłem się, że w ogóle cokolwiek na YouTubie się pojawiało, bo inaczej niewiele brakowało momentami. Jeden dzień, chyba czwartek był? Wszystko było na szybko, nawet ja miałam ci wziąć, ale no, to było wtedy. Tak, to było wtedy, dokładnie. Okej. Okay. Palenie tarcz poszło, doleciało czy nie? Nie wiem, dobra. Ja swoją spaliłam. Nie, nie, ale czy doleciał? Bo się zastanawiam, a czy nie, doleciał, nie doleciał. Jak gdyby taki... pogodziłam się z Sharning, nabijam jej punkty przyjaźni, więc jest spoko. Akurat. Czekaj, chwilę idą, Rebis, chwilę idą. Nie. Ale mogłaś odpalić ulta w tym. No, ja szybko nabijam, wiesz? Ja mam chyba ostatnie już do wzięcia. Czemu to jeszcze? What the heck? Czemu jeszcze oberwałem? Jakie tu książeczki w ogóle robimy? A, na Diluka, Beneta, Jean i na kogoś jeszcze. Ogólnie super ważne książeczki. Te na Diluka mi się przydadzą. Są złote, całe dwie złote. O! Dużo farta. No, to tak jakbyście się widzowie zastanawiali, to montaż jest makabrycznie długi. Jak odcinek ma 20 minut, to ja nagrywam około 30 minut i wycinam resztę, a w montażu siedzę 2-3 godziny, więc... No, jak czasami nie dłużej. Bo coś jednak się pomylisz. A czy nie, ty się nigdy nie mylisz. Nie. Ja jestem nieomrymry. Nieomrymry? Tak. Mrymry. Nad wczorajszym odcinkiem nie spędziłem tak dużo czasu, ale nad tym, co był po livestreamie. To siedziałem w montażu tego dnia, co poszedł odcinek 6 godzin, plus nie wiem ile czasu dzień wcześniej przygotowywałem materiał z 1,5 godziny. A, nie odebrałem jeszcze. 1,5-2 godziny może. Czyli w sumie łącznie około 8 godzin. Czyli dzień w pracy. Ałaja. Odcinek. No, to masakra jakaś. A ze śmiesznych rzeczy, to chyba najdłużej montuję te odcinki, jak wchodzi nowy baner. To jest tak, że ja zaczynam jednego dnia, robię materiał, przygotowuję przez parę ładnych godzin, a następnego dnia jest cały dzień roboty nad tym. Ciekawe dlaczego. Bo nie masz czasu. No, gdybym miał czas, to nie byłoby opóźnień. Byłoby
problemu. Przynajmniej byłby codziennie o 14. Także jak słyszymy narzekania na szkołę czy coś, to jest takie, tak... O Jezu, jak ja tęsknię za szkołą. Tyle czasu było, tyle można było zrobić rzeczy po drodze. Tyle rzeczy można było olać i nikt się nie kapnął, że się olewało te rzeczy. Dobra, lecę tam do ciebie postawić tego heala, bo ty widzę, bez tego heala nie dasz rady. Dlaczego mnie ganiasz z tym filmem? Ja mam foamę. To bredne jest po prostu. Jak tak można? Czy ja puściłem? Tak, jak się teleportował, puściłem ulta. Tak. Ile nam łącznie wyszło od odpalenia nagrania do zakończenia? Aż 7 minut. To nie jest tak źle z czasem. Ale mamy odhaczone całe Overflowing Mastery Event na dziś. Jeszcze tylko jedno konto. A może dwa, nie wiem czy na kolejnym już jestem w stanie to robić, czy jeszcze nie. O, jeszcze cię konto? No, na czymś trzeba będzie tą fabułę nagrywać, czy? O nie! Ale spoko, tam nie robię nawet daily. Olewam totalnie, tylko idę przez ten... A ja muszę matce na tą broń siamling robić. To tylko na pierwszym podejściu mi dobrze poleciały dropy. A mnie wszystkie podejścia właśnie były dobre, bardzo się zdziwiłam. Tak? Nie, tylko nie wiem, czy Diluc zasługuje na to, żeby mu levelować talenty. Możesz podlevelować talenty, to się... Jeżeli korzystasz z niego tak jak ja na Abysie, bo nie masz nic innego, chociaż mógłbym go zamienić na Xiao, ale problem ze Xiao jest taki, że on jest za kruchy na zrobienie tego 11-3 jak dla mnie. Co ty? No Loro nim robi. Ale Loro ma go porządnie zrobionego, plus ma odpowiedniego staffa na niego. A ja mam R2. Tak, ja mam deathmatcha R1, więc... A zobacz, ja mam tutaj taką widę. Dziękuję ci za to, że byłaś. Widzimy się następnym razem, hej! Jak widzicie, Overflowing Mastery jest to rzecz przydatna niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteście rozwoju swojego konta w Genshinie. Czy jesteście w endgame'ie i nie macie już co robić, to jest dla was bardzo ważne. Czy dopiero zaczynacie i jeszcze nie myślicie o składaniu postaci pod kątem, żeby im jakoś sensownie porozwijać skille, to jest bardzo ważne, to wam się przyda. Więc zasadniczo to jest coś, z czego polecałbym bardzo, bardzo, bardzo skorzystać, no, codziennie. Zaoszczędzicie kupę energii na tym, zyskacie sporo książeczek i sporo waszych postaci pójdzie mocno do przodu dzięki temu eventowi. Te domenki nie są jakoś z natury trudne, ale pamiętam jak to było, kiedy miałem jeszcze nie do końca złożone postacie, niesensownie złożone postacie, to mogło sprawiać problem, co oznacza, że jeżeli nie macie z kim robić tych domenek i łapać tych książeczek, to na dole w przypiętym komentarzu macie linka do Discorda i tam się zawsze znajdzie ktoś chętny do pomocy, żeby przelecieć parę razy po Forsaken Rift i Tation Mansion. Pamiętajcie, że codziennie są inne książeczki w rotacji, więc najlepiej wchodzić z eventu, bo was wyślę bezpośrednio do tego miejsca, gdzie książeczki do złapania są. Mając to za sobą, wspominałem wczoraj, że dziś jest początek nowego miesiąca i będzie nowa rotacja w Paimon's Bargain i przecieki okazały się dość trafne, czyli że jest dziś Barbara, Keja. Oczywiście jest cały set Royal w postaci Longsworda, Greatsworda, Jidy, Grimoire'a oraz Łuku, ale pamiętajcie, że co najważniejsze, zresetował się licznik kuleczek do kupienia, więc jak macie tą walutę z rolowania, za niebieskie przedmioty ona wpada. Ta druga wpada za trafianie bodajże tych czterogwiazdkowych rzeczy fioletowych, jeżeli nic nie pokręciłem. Więc jeżeli macie trochę tej waluty odłożonej, to priorytet na te Intertwined Fate, mniejszy priorytet na te niebieskie. Na przykład ja w zeszłym miesiącu nie zdążyłem przez kilka problemów wyrobić się z kupienia wszystkich niebieskich i boli mnie to okrutnie. Co nie zmienia faktu, że jeżeli jesteście w stanie, to warto jest złapać i Acquainted Fate'y, i Intertwined Fate'y, no bo to jest jedna z najbardziej wartościowych rzeczy w tym sklepie. Zasadniczo w tym sklepie to jest jedyna wartościowa rzecz i nigdy nie popełniajcie tego błędu, który ja przez przypadek walnąłem, że kupiłem sobie, no przez przypadek, 100 czerwonych scrolli. Bez sensu totalnie, ale... Okej, ponad miesiąc farmy do tyłu. Jeżeli zastanawiacie się, czy któraś z tych rzeczy tutaj jest wartościowa, to zasadniczo ja bym polecał odkładać walutę tylko na postacie i z tych postaci Barbara może niekoniecznie. Keja, z tego co rozumiem, jest przydatny, szczególnie jeżeli ktoś ma niedobory krajopostaci. Co oznacza, że jeżeli na przykład na Abysie jest wam potrzebna krajopostać, a teraz na wyższych poziomach jest bardzo, bardzo, bardzo wymagana krajopostać, nawet niepotrzebna, wymagana, to Keja jest całkiem niezłą postacią, on jest jedną z tych lepszych postaci na... Nawet nie na Abyssa, w ogóle z tych takich początkowych Favoniusów i nie Favoniusów, to Keja jest chyba najprzydatniejszy? Jak tak myślę? Nie, Noel będzie przydatniejsza, no ale ona tak jakby była odblokowana z tego banera. Co oznacza, że jeżeli zastanawiacie się, czy na coś warto wydać walutę w tym miesiącu, w tej rotacji, to Keja jest pod znakiem zapytania. Barbarkę ja bym prywatnie odradzał, ale może macie dla niej jakieś lepsze zastosowanie, którego ja nie ogarniam. A set broni Royal, nie przychodzi mi do głowy jego przydatność, ze względu na to, że dużo ciekawych broni leci
mi normalnie z banera, więc nigdy o tym nie myślałem, bo mam bronie, które z tego co rozumiem są bardziej funkcjonalne. Cała reszta to jest pułapka, na to najlepiej nie wydawać waluty, bo absolutnie się nie opłaca, absolutnie się nie opłaca. Mając to za sobą, wypadałoby powiedzieć, że uwaga, spekulacje, może drobne spoilery, spekulacje, więc uważamy i jeżeli nie chcecie, to przewijacie dalej, lecimy. Zacznijmy od słów kilka na temat postaci w skinach, które pojawią się w aktualizacji 1.6, będziemy mieli Jin i Barbarkę i beta testujący zauważyli, że nie mają te postacie animacji idle, że animacje idle w ogóle się nie przewijają. Inni twierdzili, że nie, animacje są, tylko są bardzo rzadko, coś jest nie tak. Wygląda na to, że miHoYo ma buga i teraz szansa na odpalenie idle animacji, czyli wiecie, wstajecie, wow, ale zaświeciło. Postajecie chwilę i ona zaraz zacznie gadać, odpali ten swój monolog, zacznie się gibać, zacznie zasłaniać oczko i robić te swoje pozy bardzo teatralne, dramatyczne. 3 hours later. No, dajesz. Jak człowiek chce, to się nigdy nie udaje, ale jeżeli poczekacie z postacią chwilę, to ona powinna odpalić jedną z tych idle animacji, które posiada. Zazwyczaj postacie mają jedną lub dwie, wydaje mi się, że większość, jeżeli nie wszystkie postacie, powinny mieć już dwie, ale pewności głowy sobie nie dam uciąć. O, jest! Poszła teraz idle animacja. Więc w przypadku postaci, które będą miały swoje skiny, czyli Barbary oraz Jin, no one mają swoje idle animacje. I na chwilę obecną nie odpalają tych idle animacji, bo jeżeli data minerzy poprawnie wygrzebali informacje z plików gry, wygląda na to, że jest jakiś bug, który skaluje szansę odpalenia tych idle animacji do około 1%, co oznacza, że co 15, 20, 30 sekund powinna pójść jakaś idle animacja, może nie 100%, pół na pół, gdzieś jakoś tak. A jeżeli chodzi o skiny, to postacie w skinach mają tą szansę przynajmniej na chwilę obecną w okolicach 1%, co oznacza, że najprawdopodobniej jest to bug, który zostanie naprawiony przez twórców bardzo szybko. Jeszcze na becie bym stawiał i nie spodziewam się, żeby to miało być problemem, kiedy patch pójdzie live. Ale zobaczymy, jak będzie, informuję, bo wydało mi się to dość ciekawe, że jest problem z idle animacjami. Z czym jak z czym, ale z idle animacjami. Lecąc dalej, jak już wspomnieliśmy o data miningu, to warto by było powiedzieć, że data minerzy dogrzebali się w plikach gry obecnie, wiecie, ta aktualizacja 1.6, która jest beta testowana, że następna aktualizacja po 1.6 miałaby się nazywać 2.0. To jest o tyle ciekawe, że to jest coś, o czym mówiliśmy od bardzo dawna, że kiedy wyjdzie Inazuma, zakończymy wątek Mondstadt Liyue, to ten wersja 1 z kropką coś tam się zakończy i rozpoczniemy jakby wejście w kolejny etap. Niektórzy z nas spodziewali się, że to będzie zrobione w okolicach urodzin, że patch urodzinowy będzie, wchodzimy w drugi rok, że ta dwójka z przodu będzie symbolizowała drugi rok Genshina. Inni mówili, że nie, to jest związane z contentem, jeżeli miHoYo się wyrobi z Inazumą wystarczająco wcześnie, no to możliwe, że jeszcze, nie wiem, kwiecień, maj się pojawi ta Inazuma. No oczywiście wiem, że tak się nie stało. I wtedy będziemy mieli wersję 2.0 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, były różne spekulacje. I wygląda na to, że w plikach gry faktycznie aktualizacja po 1.6 jest tak jakby zaznaczona, czy odnotowana, jakby miała być 2.0. To nie jest potwierdzone info, to nie jest coś, co się na pewno stanie, tylko na chwilę obecną takie coś znaleźli, że ma niby gdzieś tam miejsce w plikach gry. Co jest o tyle interesujące, że są bety, które mają sygnatury, no beta 1.7. Bety 1.8 nie kojarzę, żeby była przynajmniej jakoś ostatnio. Wiem, że beta z sygnaturą 1.9 przynajmniej przed ostatnim livestreamem była, no live tam zamknięta sobie i nie można było podejrzeć, co tam jest. Albo przynajmniej ja nie mogłem, bo nie mam nikogo, kto by miał dostęp do rzeczy, które tam się działy. Co nie zmienia faktu, że te wewnętrzne, zamknięte bety były sygnaturami takimi, jakby po 1.6 miało być 1.7, potem 1.8, 1.9 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to coś z naszej perspektywy zmienia? Absolutnie nic! Nie jest to w ogóle żaden problem, w ogóle, jak już o tym mówimy, to część z tych zamkniętych testów ma w sygnaturach bardziej daty, które sugerują, kiedy miałby się ten content pojawić, stąd też jest jakaś tam rozbieżność i rozrzut. Więc jest to zamieszana sytuacja i wydaje mi się, że te bety nie są nazywane tak bardzo sensownie, konkretnie, poza najbliższą betą, która ma być betą pod nadchodzącą aktualizację. Według oryginalnego planu to my już dawno powinniśmy być na 2.0 i już powinniśmy mieć Chasm, już powinniśmy mieć Inazumę, więc poślizgami to się wszystko zmienia i na daną chwilę jest modyfikowane, więc nie przywiązywałbym się. Mając to za sobą, chciałbym przypomnieć, że trwa konkurs, w którym do zgarnięcia jest ten oto Pyro Slime i w komentarzu przypiętym na dole, to jest jedna z ostatnich informacji tam, właściwie ostatnia, będziecie mieli wszelkie informacje, które są wam potrzebne, żeby zgarnąć tego konkretnie Pyro Slime'a. Więc jeżeli lubicie gotować, albo przynajmniej nie boicie się gotowania, to zapraszam na dół do komentarza, żeby zapoznać się ze szczegółami. Dzisiejsza miejscówka pochodzi od Hadiugi, bo mogłem na jej kończy tutaj wskoczyć i sobie ponagrywać w latającym pałacu Ningguang.
Więc ja dziękuję bardzo za udostępnienie tego i tutaj jest prześlicznie, nie mogę przeżyć tego, że to wszystko, ale to spoiler, więc nie będę mówił dalej. Pamiętajcie, że ruszył nowy miesiąc, co oznacza, że jest nowy Daily Check-in Web Event, który zaczynamy, startujemy od zera, do złapania znowu będą w trzech pierwszych tygodniach. Jeżeli będziecie logowali się codziennie, to każdego siódmego dnia przez trzy rotacje. Primogemy po 20 sztuk, łącznie 60, czyli tak jakby jedno daily. A dziś są szmaty z expem, więc szału nie ma w ogóle tam, jeżeli chodzi o nagrody, to szału nie ma. Z tego co rzuciłem okiem, nie przyglądałem się za bardzo, ale wygląda na to, że jest to samo, co jest co miesiąc. I boli to okrutnie. I jak wbijecie do plecaka, to możecie sprawdzić, jak długi cooldown on pozostał na waszym parametric transformerze. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli i niech Boże KRNG wam sprzyja. A my widzimy się przy najbliższej okazji, przy dobrych wiatrach jutro, więc do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Nie wiem dlaczego mam jakieś takie... Irytuje mnie to, że widzę tutaj te wszystkie rzeczy, które są do kliknięcia, ich nie klikam i one mi migają i dają po oczach. To jest zło, to jest straszne. OCD to się chyba nazywa. Chociaż nie, to nie będzie OCD, to nerwica natręstw może? Albo zwykła psychoza? Rozdwojenie jaźni?